Witajcie, cześć i czołem. Dzisiaj poruszymy sobie temat strachu i wypalenia. Ciężki orzech do zgryzienia na przykład, jeżeli coś robicie wiele lat i nagle przestaje wam to sprawiać przyjemność, bądź po prostu nie chcecie tego robić, jakby chcecie, ale nie chcecie. Ja wiem, to głupio brzmi. Też nieraz takie momenty przechodziłam i nie było łatwo, nie było lekko. Strach. Bo ten strach prędzej czy później, bądź nawet cały czas nam towarzyszy i to ogólnie w całym naszym życiu nam ten stres towarzyszy. W jeździe konnej jest no jeszcze gorzej, bo mamy dużo czynników stresujących, mamy konia, który sam się potrafi zestresować liściem i czasami sobie z tym nie radzimy. Ja wam powiem tak, jak ja sobie z tym radzę, jak pomagałam swoim, słuchajcie, uczniom, gdy jeszcze byłam instruktorem. Zapraszam was, może wam w czymś pomogę, może się uda, wiecie, rozwiązać. Zaczniemy sobie od tematu, który chyba wydaje mi się bardziej ciekawy, czyli od tematu strachu. Jak ja sobie na przykład radzę ze stresem, bo ogólnie komuś się może wydawać, że ja mam złotą odznakę jeździecką, jestem instruktorem, mam uprawnienia PZJ-owskie. Tak by się mogło wydawać, że przez to ja, słuchajcie, się nie boję, ja jeździłam młode konie, zajeżdżałam konie. No to przecież taka osoba się nie boi. Ja jeżdżąc, ja się boję wielu rzeczy. Jestem największym cykorem na świecie. Naprawdę ja się boję wszystkiego, ja się potrafię wystraszyć własnego cienia. Jeżeli chodzi o jeździectwo, to przychodzą takie momenty, w których ja też się boję. Zwłaszcza teraz, słuchajcie, mam bardzo długą przerwę od jazdy. Bardzo długą. I powiem wam, że po tak długiej przerwie ja również odczuwam lęk do zwykłego wsiadania na konia. Tak po prostu, wiecie, taki lęk. Nie wiadomo skąd on się bierze. To jest normalne. Ja sobie radzę z tym w ten sposób, że po prostu skakuję na głęboką wodę, czyli no wiecie, boję się, siadam, jadę, robię swoje i potem jestem z siebie dumna, że to przełamałam. Im więcej razy się przełamuje takie rzeczy, tym ten lęk po prostu zanika i przestajecie się tego bać, no nie? Więc jakby im więcej jeździcie, im więcej czegoś robicie, ten lęk będzie po prostu samoczynnie sobie spadał. Ale nie każdy jest w stanie sobie po prostu się tak, wiecie, walnąć na głęboką wodę i zagryźć zęby i po prostu iść robić. Na przykład z Arizoną też miałam taką sytuację, że ona wtedy właśnie mnie kopnęła. Pierwsze dni, jak ja ją miałam tak naprawdę, ona zobaczyła konie, chciała uciec do tych koni, ja jej nie pozwoliłam, ona się, wiecie, wpadła w taką, wiecie, konsternację, że jak to nie do koni, do stada i ona gdzieś musi iść w drugą stronę. No i w tym momencie ona, wiecie, już próbując wszystkiego, kopnęła mnie, chciała uciec, jakby ja ją utrzymałam, ja się przewróciłam, dostałam gdzieś tutaj, wiecie, z kopyta. No i w tym momencie ja gdzieś tam też właśnie się przestraszyłam i stwierdziłam, kurde, ja już chyba nie chcę, ja chyba wezmę kogoś, żeby ktoś to za mnie zrobił, bo ja po prostu, nie wiem, no boję się po prostu, wiecie, taki lęk odczułam, mówię, Boże, no przecież ten koń jakby mi trafił w łeb albo cokolwiek, no to kaplica. Jeszcze nagrałam wtedy filmik, on jest chyba dalej na kanale, że właśnie mówiłam, że ona mnie kopnęła i że ja już nie wiem, jak sobie z tym poradzić, zaczęłam, wiecie, tak histeryzować i tak właśnie gadać, że głupio, że a, już sobie nie dam rady i to w ogóle wszystko bez sensu. Po czym przespałam się z tym, wstałam drugiego dnia i tak sobie zaczęłam myśleć, kurde, nie tyle ja w czymś tyle lat siedzę i jakby wiem, jak to zrobić, żebym ja się bała, żeby to zrobić i doprowadzić coś do końca. No i wiecie, zagryzłam zęby, stwierdziłam, że no wybrałam sobie taką zajawkę, która no tak wygląda, a nie inaczej. To jest współpraca ze zwierzęciem, które jest dużo większe i silniejsze. No ale Czechowska, ty tyle lat to robisz, że sobie poradzisz. Czechowska zagryzła zęby, nie było to tamto i wszystko przepracowała. Jak ja pomagałam moim uczniom w momencie, kiedy byłam jeszcze instruktorem? Bo to wyglądało w ten sposób, wszystko w zależności też właśnie od lęków, bo jeżeli ten lęk był naprawdę przeogromny, wychodził poza skalę, ktoś chciał jeździć, ale wiecie, no był tak przerażony tą jazdą i że koń na przykład nawet mrugnął, a powiedzmy, że wcześniej jeździł i nagle coś się stało, że wiecie, że ta osoba była przerażona tą jazdą, to tak naprawdę, wiecie, cofamy się do początku, czyli na przykład do ląży, do oprowadzanek, do miejsca, w którym ta osoba będzie się czuła bezpiecznie i dobrze właśnie wtedy z instruktorem przegadać i mieć wyrozumiałego instruktora, być w takiej strefie komfortu, tak, że jeżeli trzeba, wracamy na sam początek, to żaden wstyd, słuchajcie, nawet jeźdźcy, którzy jeżdżą Grand Prix, korzystają z lądu, ogarniać temat, żeby był w stanie stwierdzić, kiedy faktycznie się boicie i że trzeba się zatrzymać jakby na jakichś bezpiecznych rzeczach, a kiedy faktycznie wam dać kopa w tyłek. Bo są takie sytuacje, gdzie faktycznie, znaczy są, ja miałam takie sytuacje, gdzie faktycznie, wiadomo, miałam jedną osobę taką, która faktycznie tak się panicznie bała. Miała bardzo dużo rzeczy do przepracowania po prostu i panicznie się bała tej jazdy. Jeszcze wiecie, najgorsze było to, że ta osoba tak się bała, że w momencie, kiedy koń nawet, wiecie, się przestraszył, zrobił taki, wiecie, unik, to ta osoba była tak sztywna, że ona się zsuwała i wiecie, wpadała jeszcze większą panikę, gdy coś się takiego wydarzyło i to wiecie, coś takiego, co byście powiedzieli, że no, nikt w życiu by coś przy czymś takim nie spadł. No słuchajcie, zdarzały się, w sumie jedna sytuacja taka była, no, że
są takie osoby, które faktycznie tak mega festo przeżywają. No i powiem wam tak, wtedy w takich skrajnych sytuacjach, gdzie chcecie jeździć i właśnie takie emocje wam ogromne towarzyszą, no to na pewno nie obejdzie się bez pomocy, wiecie, psychologa, psychiatry, żeby, wiecie, ogarnąć swoje lęki, żeby nauczyć się z nimi pracować. No i drugą też właśnie instruktor, który będzie z wami bardzo dużo rozmawiał, mimo że wy się porozpłaczecie czy coś, to instruktor nie będzie siedział cicho, tylko zacznie wam tłumaczyć, mówić i tak dalej. Faktycznie nawet udało się tą osobę spuścić z ląży, żeby jeździła samodzielnie, co było, wiecie, do takiej osoby mega ogromnym wyzwaniem, także no tutaj co najważniejszym kluczem jest instruktor. Potem jest kluczem, żeby się zastanowić nad tym, wiecie, co was stresuje, czy na przykład galop was stresuje, czy stresuje was to, że koń się spłoszy, czy skoki, czy cokolwiek innego i przegadać to z instruktorem, na przykład, że wy nie chcecie na przykład teraz na tym etapie skakać, albo wy chcecie tylko pojeździć drągi, żeby się przełamać, albo kawaletki, żeby się przełamać. Wiecie, wy też sami sobie musicie pomóc i nie zawsze, wiecie, wpadnie się na taki pomysł, tak, bo instruktor też nie jest psychologiem, no nie oszukujmy się, instruktor jest instruktorem. Więc wy też musicie sami ze sobą troszeczkę pomyśleć i się zastanowić, co wam sprawia problem i szukać rozwiązania. Poproście też instruktora o grzeczne o konia, który, wiecie, w szkółce są konie, które są bardziej inteligentne i tam mają jakieś pomysły, ale są też takie konie, które po prostu totalnie nic nie robią. Wiadomo, nawet najgrzeczniejszy koń może się spłoszyć, ale to chodzi o to, że tak ogólnie to te konie po prostu chodzą tak, albo nawet na słowo galopują, sobie już galopuje grzecznie dookoła, tak? No i wtedy wy widzicie takie konie, wy rozmawiacie z instruktorem, że chcecie spróbować i chcecie dostać tego i tego konia, bo się czujecie na nim komfortowo, no nie? I ja wam powiem na przykład o sytuacji, w której też jakby ja nie potrafiłam sobie poradzić ze swoim lękiem. Ja wam opowiadałam o tym upadku, gdzie ja spadłam, koń się spłoszył, uciekł w drugą stronę, wiecie, odpalił dzidę, ja wyleciałam, miałam buty zimowe, jeszcze wtedy tutaj dzieckie buty zimowe były takie wielkie, długie, grube, więc noga mi utknęła w strzemieniu, w momencie, kiedy koń się spłoszył, to ona, wiecie, tam się zaklinowała, ja wyleciałam, dostałam 3 kopy w kręgosłup, koń, wiecie, dopiero jak to strzemię się wypięło, to ja leżałam już na ziemi, koń się zatrzymał zaraz obok, bo też wpadł w panikę, bo ja się zaklinowałam w tym strzemieniu, obijałam cały czas się o nogę tego konia, ten koń mnie kopał, bo nie wiedział, co się dzieje. No i to był na tyle straszny upadek, że wiecie, że ja straciłam oddech, nie mogłam przez dłuższy czas oddychać. Wszyscy myśleli, że coś się stało z kręgosłupem, bo nie mogłam stać, nie mogłam oddychać. No, widok dla wszystkich był na pewno przerażający w tym momencie. Ja sama byłam przerażona, że no, coś będzie nie tak. I do tej pory pamiętam konia, który stanął i wiecie, patrzył się na mnie, nie uciekł, nie tam, bo zazwyczaj te konie szkółkowe, wiecie, no one uciekają gdzieś tam nie za bardzo, chcą stać przy tym człowieku, a ten koń był naprawdę przestraszony całą tą sytuacją i on stał obok mnie, nie? To było tak dla mnie niesamowite. Powiem wam, że po tym upadku bałam się, ale nie bałam się jeździć, bo ja jeździłam na wszystkich koniach, nawet następnego dnia przyjechałam pojeździć, ale bałam się jeździć na tym koniu, który mnie zrzucił. W sumie zrzucił. No spadłam z niego, no bo się wystraszył, nie zrobił tego celowo czy cokolwiek, no nie? Przestraszył się po prostu, no i zleciałam. No i powiem wam, że przez pół roku bałam się panicznie tego konia. Bałam się tak, że no nie było szans, żebym na niego wsiadła. Jak go miałam dostawać, to płakałam i mówiłam, że nie będę po prostu na nim jeździć. I co mi w sumie pomogło? Szczerze mówiąc, czas, bo jeździłam na różnych koniach i w sumie konsekwencja też instruktora. To też w sumie ważne, bo minęło to pół roku. No i już nie było to tamto, instruktor dał mi tego konia. Ja faktycznie przez kilka jazd było tak, że jak ja dostawałam tego konia, oczywiście nie na każdą jazdę, nie? No ale co którąś jazdę już zaczęłam dostawać tego konia. No i ja się tak panicznie bałam, że wiecie, jestem pokus, galop nie ma szans, nie ma opcji, żebym ja zagalopowała. A co fun fact, to w sumie kiedy ten koń mi się spłoszył, to chyba kusowałam. A koń mi zagalopował i uciekł. No ale nieważne, po prostu bałam się zagalopować i tyle, tak mi się zatrypiło w głowie, że się bałam. No i co mi pomogło? Fakt tego, że nie mogłam się zamienić z innym człowiekiem na galop, bo czasami jeszcze było tak, że wiecie, ktoś sobie nie radził czy coś, albo nie galopował, no to było, można się zamienić z tym końmi. Instruktor już stwierdził twardo, że nie ma szans, jak będę chciała zagalopować na tym koniu, to mam zagalopować na tym koniu. Mijała jazda za jazdą, aż w końcu stwierdziłam, że no chciałabym jednak pogalopować, no nie? No i się odważyłam i okazało się, że nic się nie dzieje i że przeżyłam. I zaczęłam nawet jeździć, słuchajcie, na oklep na tym koniu. Potem w ogóle mój dosiad poszedł na wyższy level, bo była też z tym śmieszna historia, bo wiecie, jeździliśmy na oklep, ja jeździłam na oklep na tym super koniu, który się spłoszył i on zrobił mi znowu to samo, zrobił mi dosłownie to samo, tylko że na oklep. I rozumiecie to, że to było tak śmieszne,
Instruktorka też się tak ze mnie śmiała, bo to wiecie, ten koń nagle dostał turbo. On był ogólnie wielki i niewygodny w galopie. I miał jeszcze wystający kłąb, a ja lubiłam jeździć na oklep i jakoś sobie z tym radziłam. Włożył się, ja chciałam w tym momencie zagalopować, więc to się jakby złożyło ze sobą. I ja wiecie, tak siedzę, zrobiłam sobie półsiadzik na oklep, siadłam, kurde, ale wygodnie się na tym koniu jedzie! Szło do końca ściany, on nagle, wiecie, ja straciłam kontrolę nad sterami, nagle zrobił mi w tył zwrot, zakręcił ostry zakręt i zaczął biec w stronę instruktora. Ja spojrzałam w ziemię i zobaczyłam, jak ta ziemia szybko ucieka. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że nic dobrze. I że znowu się dzieje to samo, co się wydarzyło wtedy, no nie? Że koń włączył turbo na ujeżdżalni. Na szczęście jakimś magicznym sposobem się utrzymałam. Ten koń włączył turbo z powrotem do instruktora. Przed instruktorem się zatrzymał, zrobił stopę. I w tym momencie nie nadziałam się na kłąb, bo ten koń zrobił, wiecie, nagle stopa. Ja prawie wyleciałam, ale zatrzymałam się jakoś na kłębie, złapałam się za grzywę. Wiecie co, bolało mnie przez 2 dni. Bolało mnie przez 2 dni. I wiecie, a to na przykład mnie nie zraziło do oklepów. Jakby dalej kocham oklep, naprawdę uwielbiam jeździć na oklep. Wtedy już się mnie to nie wystraszyło, nie? Po tym jakby przepracowaniu tej całej, wiecie, traumy i tego strachu, nie wystraszyło mnie to, że ten koń mi tak zrobił. I jakby nie bałam się jeździć na niej na oklep, czy w ogóle jeździć na tym koniu. Więc to jest taki fun fact, że czasem trzeba czasu. A jeżeli ten czas nam nie pomaga, to faktycznie trzeba już takiej, wiecie, jeździsz na tym, robisz to i trudno. Będziesz chciała, to zrobisz, nie będziesz chciała, to nie zrobisz, nic z tego nie będzie, aż w końcu wam psycha siądzie i tak to zrobicie. Raczej. Jak nie jesteście w stanie, coś się dzieje faktycznie nie tak w waszych głowach, no to wtedy już najlepiej pogadać sobie z psychologiem i jakby obczaić sobie jakiś plan działania, no bo wiecie, każdy z nas działa inaczej, każdy inaczej tam ma w głowie poukładane. Także ja wam tak chciałam powiedzieć na mojej historii. Mam nadzieję, że was troszeczkę wsparłam, że nie tylko wy się z takimi rzeczami borykacie, bo udało mi się znaleźć miejsce, tak wam powiem jeszcze. Do jazdy będziemy obczajać, znaczy będę obczajać, czy w miarę spoko to miejsce. Mieliśmy sobie poruszyć temat wypalenia. No i to już jest taka gorsza chyba, ciężej się o tym rozmawia. Na przykład jeździmy, robimy ciągle jedno i to samo, albo mamy konia, na którym już osiągnęliśmy wiele i no nie wiem, jakby jest moment, w którym za bardzo już nie idziemy do przodu, stoimy w miejscu, jest dla nas to wszystko takie proste i zaczyna nam się to nudzić, dosyt albo przesyt, albo po prostu jakiś taki, że jednak kurde chcemy, ale jednocześnie nie chcemy. Ja na przykład będąc instruktorem poczułam przesyt, przesyt koni w jakiś tam sposób, poczułam coś takiego, że miałam wydzierżawionego konia, młodego. I przyszedł taki moment, że ja tam przed jazdami albo po jazdach sobie przyjeżdżałam pojeździć tego konika. Trafił czas, że ja takie miałam, kurde, jak prowadzę jazdy, to mi się już mega nie chce wsiadać na tego konia. To już nawet nie chodzi o zmęczenie czy coś, to bardziej takie psychiczne wypalenie tego, że wiecie, tych koni już było za dużo. Ja, żeby pojeździć tak sama ze sobą, poświęcić sobie czas, rozumiecie, to potrzebowałam przyjeżdżać w dni, w których nie prowadziłam jazd. Po prostu przyjeżdżałam sama dla siebie i to mi pomagało jakby tak zachować taki, nie wiem, balans, bo faktycznie było ciężko i czułam to, że przestaje mi to sprawiać taką przyjemność jak kiedyś. I zaczęłam się zastanawiać, kurde, basta, coś trzeba z tym zrobić, bo będzie niedobrze. Aktualnie instruktorem nie jestem i raczej nie będę, chyba żeby się znalazła jakaś bardzo fajna stajnia, która by dbała naprawdę o konie. To jest ciężki temat w sumie, no bo to zależy, tak mówię, tak jak macie taki przesyt na przykład, że robicie jedno i to samo, no to wtedy jest proste rozwiązanie. Szukacie czegoś, jakiejś zajawki, co by wam pomogło, na przykład wyjazdy w teren, coś innego porobić, albo nie wiem, nie skaczecie, to poskakać, albo nie wiem, nie idziecie ujeżdżenia, to trochę w ujeżdżenie się pobawić, no w cudzysłowie, potrenować, pobawić, jakby macie przesyt tej jazdy, to spędzić z koniem czas po prostu, wiecie, iść z nim na spacer, jak dosłownie jak z psem, jak ja sobie za Lizonką chodziłam, pochodzić z koniem na spacer, polążować go, poćwiczyć ziemi, porobić jakieś sztuczki. I to też wam powiem, że tak otwiera trochę głowę, zaczyna się robić zupełnie coś innego i tak potem macie, kurde, ale bym w sumie pojeździła, no nie? I tak znowu otwieramy sobie tą bramkę. Bo też gdzieś tam faktycznie to wypalenie potrafi przyjść, gdy mamy swojego konia. No bo jak nie mamy swojego konia, to czekamy jak na zbawienie na każdą jazdę. Tych jazd jest mniej. Na każdą jazdę po prostu się wyczekuje, no tak jak mówię, jak na zbawienie, a gdy mamy tego konia, to tak naprawdę no, możemy być u niego codziennie i gdzieś tam przychodzi ten przesyt, no nie? Że zazwyczaj tak jest, że pomijając już kontuzję, no nie? Bo to już inny niestety aspekt, ale zazwyczaj to jest tak, że na przykład nie wiem, mówimy, że kupimy konia i będziemy tyle jeździć i tyle robić. No i okazuje się, że w sumie mało co jeździmy. I tak w sumie to, nie wiem, czasem jest jeszcze tak, że jeździmy, bo mamy konia i trzeba jeździć do niego.
i to jest bardzo zły moment i to jest bardzo taki... Już jest taka, wiecie, mocna czerwona lampka, że trzeba działać i trzeba coś z tym zrobić, bo jeżeli z tym nie zrobicie, to faktycznie będziecie się męczyć i to się może bardzo różnie skończyć, także to też trzeba, wiecie, albo właśnie psycholog też, żeby sobie przegadać, albo znaleźć sobie, siąść i się zastanowić, gdzie leży problem, przemyśleć sobie to, rozpisać sobie to, co byście chcieli robić, co wam sprawia w aktualnym momencie przyjemność, może praca z ziemi, może spacery, może po prostu przebywanie w stajni, być może jazda, być może skoki, być może ujeżdżenia, może po prostu tereny, nie wiem, skakaliście, trenowaliście, a nagle stwierdziliście, że w sumie to nie wasza bajka, chcielibyście się wyluzować, wychillować, pojechać w teren. Ciężko odpowiedzieć, no nie, jakim sposobem zrobić coś tam, no bo się nie da tak odpowiedzieć, że dobrze się wspierać w takich sytuacjach, bo one są faktycznie ciężkie. Ja też jakby nieraz przeżywałam i faktycznie to były straszne emocje, których na przykład faktycznie się czegoś boicie albo przestaje wam to sprawiać przyjemność, to jest... To są bardzo ciężkie momenty. I teraz możecie dać znać w komentarzach, co by wyście poradzili osobie. Być może wy coś przeżyliście, co jesteście w stanie pomóc komuś innemu. Co byście poradzili komuś na lęki bądź wypalenie. Jak wy sobie z tym radzicie, być może komuś to pomoże. Także zapraszam was do komentarzy, dajcie znać. Bądź jeżeli macie jakieś pytania, z czymś sobie nie radzicie, też was zapraszam do komentarzy, chętnie z wami bardzo popiszę. Zapraszam was do zasubskrybowania kanału. Zostawienia łapki w górę. Widzimy się w każdy wtorek i piątek 15:30. Zapraszam was również na Instagrama, ponieważ tam was wcześniej informuję, że jakiegoś filmiku ma nie być, albo będzie jakieś opóźnienie, cokolwiek. To na Instagramie się wszystkiego w relacjach dowiecie, także zapraszam was tam serdecznie. No i dajcie znać, czy taki filmik wam się w ogóle spodobał, czy dotrwaliście do końca. Jeżeli dotrwaliście do końca, to napiszcie w komentarzu strach. Do zobaczenia. Pa!